Drodzy, każdy z nas posiada układ odpornościowy. Kiedy układ odpornościowy człowieka działa w sposób prawidłowy, jesteśmy zdrowi. Chroni nas przed bakteriami, przed wirusami. Czasami trzeba go wspomóc, lepiej się ubrać, nie narażać się. Chociaż trzeba też powiedzieć, że są sytuacje, że układ odpornościowy człowieka jest osłabiony. Wtedy człowiek częściej choruje, a są też takie sytuacje, że jego życie jest zagrożone. Jednak nie tylko od wewnątrz jesteśmy chronieni. Jesteśmy tak zbudowani, tak skonstruowani, że jeśli coś w naszą stronę zbliża się, jeżeli coś w naszym kierunku leci, w sposób naturalny próbujemy się zasłonić i przeciwdziałać temu. Kiedy człowiek nie ma tego odruchu, jest narażony na różnego rodzaju wypadki, skaleczenia, zranienia. Wiemy, że są takie osoby, które nie czują bólu i wtedy same mogą zrobić sobie krzywdę, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. I dzisiaj chcemy zobaczyć, że jest też wezwanie Chrystusa, które jakby stawia nas naprzeciw pewnych naturalnych odruchów, które mamy. Jeśli ktoś nas atakuje, bronimy się. Jeśli ktoś nas oskarża, próbujemy odeprzeć ten atak. A co mówi tekst najbliższej niedzieli? Pochylmy się teraz nad nim. Drodzy, hasło niedzieli, która będzie rozpoczynała najbliższy tydzień, to słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Zaś Słowo Boże, które będziemy chcieli rozważyć, to fragment Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie w 5 rozdziale od 38 wiersza takie znajdujemy słowa. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Tak się nie da. Myślę, że to jest reakcja wielu z nas. To nie jest przepis na życie. Świat wymaga od nas zupełnie innych reakcji, zdecydowanych, stanowczych. Jeśli ktoś uderza, należy w odpowiedni sposób zareagować. Inna interpretacja tego tekstu mówi, to jest tylko i wyłącznie wezwanie. Chrystus wzywa do tego, byśmy byli doskonali, a przecież z góry wiadomo, że nikt z nas i nigdy nie będzie tak doskonały jak Ojciec Niebieski. Wiele słów można znaleźć takich, które usprawiedliwią nasze działanie, które usprawiedliwią nasze reakcje, które sprawią, że przejdziemy obok tego tekstu zupełnie obok. Ale ten tekst jest wezwaniem do życia. Ten tekst jest dla nas wezwaniem do realizacji, do tego, by według niego żyć. Jeśli jest to słowo Chrystusowe i chcemy być jemu wierni, to to jest wezwanie dla nas. Drodzy, myślę, że to jest wezwanie, którego nie zrozumiemy bez spojrzenia na całokształt pójścia za Jezusem Chrystusem. Tego, o czym mówi Jezus, nie da się w sposób zwyczajny praktykować i naśladować, nie zmieniając swojego serca, nie zmieniając swojego umysłu, nie zmieniając swojego życia krok po kroku. To nie jest recepta, którą da się zrozumieć, jeśli Chrystusa nie ma w sercu. Dlatego zapraszam w najbliższą niedzielę na wspólne nabożeństwo, by cieszyć się, radować i by pochylić się nad tym słowem i zastanowić się, jak ja mogę to słowo realizować w swoim życiu. Serdecznie zapraszam.